Witajcie z tej strony Laska Gaming, ze mną jest dzisiaj Michał. Ze mną dzisiaj, a to jest kontynuacja naszej serii, która nie ma nazwy, w którym jem egzotyczne potrawy. Spodobał wam się ser Stroming, były bardzo pozytywne komentarze, tak więc dzisiaj kontynuujemy. Dzisiaj mamy klub konesera, widzicie, jesteśmy bardzo dystyngowani, a dzisiaj będziemy jeść duriana. Co wiesz na temat duriana? To, że nie powinno się go jeść w połączeniu z alkoholem, dlatego łamiemy dzisiaj mity, można powiedzieć, tak, że jesteśmy pogrącami mitów. Jest jeden mit, że nie powinno się łączyć duriana z alkoholem, jest taka legenda. Są prowadzone badania, więc myślę, że się przyczynimy do... Ale co ciekawe, naukowcom z Uniwersytetu w Singapurze ponoć udało się wyprodukować wino z duriana, także nie wiem, to nie bardziej może... mit chyba niż... No. To nie może być jakieś takie, ale co wiesz... Nie wiem, ja się nie boję. No. Co wiesz, podstawowe informacje jakieś masz, bo ja przeczytałem 3 artykuły. Znaczy, no jeżeli chodzi o takie podstawowe informacje, no durian śmierdzi. No ogólnie jest uznawane za król owoców w Azji Południowo-Wschodniej. No nie wiem, co jeszcze. No, durian jest najbardziej niebezpiecznym... Uważa się za najbardziej niebezpieczny owoc na świecie, dlatego to jest w tytule, ale nie dlatego, że jest trujący, tylko po prostu rośnie na palmach, które osiągają do 40 metrów, więc to jest taki arbuz, tylko że z kolcami. Nie chcielibyście być przechodniem tuż pod takim drzewem, raczej tak mi się wydaje. No dokładnie. Jest to przysmak w krajach azjatyckich, pochodzi głównie z Tajlandii, ale cała Azja się tym zajada, do 40 cm i w środku... Znaczy walory smakowe, jeżeli chodzi o walory smakowe, to różnie ludzie to określają. Określają to jako gotowana cebula albo dojrzały ser pleśniowy. Znaczy co człowiek, to inne odczucia ogólnie, ale no też czytałem, że jeden gościu mówił o tym, że no, kojarzy mu się to ze smakiem syropu podawanego mu przez babcię z cebuli i z cukru, także... No, to będzie coś cebulowego, ewidentnie. Czyli nie jest źle, ale podobno śmierdzi, to zależy od źródła. Oczywiście najgorszy będzie zapach. Najgorszy w tym wszystkim jest zapach, powiem ci, że przy kiszonych śledziach najgorsze było to, bo nie wiedziałem czego się spodziewać. Tutaj można, bo wszyscy to określali jako trupy, jakoś tam gówno czy coś tam, ale tutaj ludzie określają jako albo gotowana cebula, albo bardzo dojrzały ser, skiśnięte śmieci. Różnie. Skiśnięte śmieci? No, nie brzmi źle. Może spróbujmy. Ale nie udało mi się zdobyć duriana jako świeżego, bo jego się nie transportuje za bardzo. Ale dzisiaj mamy tak. Dzisiaj mamy hej hach! Tropical Fruit Snack 100% naturę. To są chipsy z duriana. Z tego co widzę, jest tu duriana 97%. Tak więc mamy... Ciekawi mnie, co jest pozostałych 3%. To jest olej palmowy i sól. Może będzie mniej śmierdzący. No, a drugim naszym produktem jest oto Hungwan, cukierki z duriana. One posiadają tylko 3% proszku z duriana, jednak są jakby wzmacniane esencją durianową. O Jezu, więc, tego się chyba bardzo więc boję. Dobrze, jako gość możesz wybrać produkt, który spróbujemy jako pierwszy. No nie będę go jak pierwszy. Nie no, razem, w jednym momencie. Tak. Ale to co otwieramy pierwszego? No to ja bym proponował... Cukierki. Dobra, to cukierki. Cukierki albo psikus. Niedawno był Halloween, więc... No, więc na następny Halloween zobaczymy, czy to jest dobra opcja, żeby dzieciom dawać takie cukierki. Ale dobra. Nie powinno... Cebulę w czekoladzie! Nie powinno śmierdzieć po otwarciu, bo te cukierki są osobno opakowane, tak więc... Aha. Dobra, nagrywamy to w mieszkaniu teraz. Oby to nie jebało tak... Ryzyko, może otwórzmy okna. Oby to nie jebało tak jak śledź. Ja pierdolę. To miało mniej śmierdzieć. Ja może miskę przyniosę. Ja cię nie mam. Nie no, to nie ma do porównania, do śledzia nie ma porównania w ogóle, bo ten zapach da się wytrzymać. Ale nie można się sztachnąć tym za bardzo, tak powiem. No. Nie rób tego. Panie, jakbyście jedli chitosy serowe, tylko że z cukrem. Jak i... stara skarpeta. No jak stara skarpeta. O. Nie wiem, Arda, chcesz powąchać? Mariusz, Arda jest za kamerą oczywiście.
Ja, no to jest dobre, to jest dobre określenie. Dobra, przygotujmy tam miskę, bo ja coś czuję, że mogę wymięknąć. Mamy miskę, proszę, po jednym cukierasku i po otworzeniu jeszcze poczujmy ten zapach. Nie. To są takie małe cukieraski. Ciekaw jestem, czy mój szef by to zrozumiał. No, zna te znaczki, dziwne chińskie, koreańskie. Śmierdzi. Ej, to nie jest aż takie. Czekaj. Masz teraz wino z cukierkiem durianowym. Proszę. Chyba jeszcze nie puściłam soku. No, czekaj. Sam Jezu, fuj, wino się zmarnowało, no wiecie. Ja już... A... Sam cukierek pachnie jak... jak Vegeta. Nie, pierwszy impact jest taki... jak się wywietrzy ten zapach, to nie jest taki, że... Pachnie jak Vegeta. Tak. Nie pachnie. Kurwa, gorszy był zapach środka, z opakowania niż... Dobra, no to 3, 4 i... No, 3, 4 i ry. O, jak to rozgryziesz, to jest... Jak to smakuje, Artur, bo ja nie chcę tego... Tak samo jak śmierdzi. To ja chyba wymiękam. Nie ma opki. Jakbyś jadł, kurwa, słodki ser pleśniowy. To ja nie chcę. To jest... Serio, jakbyś jadł słodki ser. To ja nie chcę. To ja nie chcę. Tam w szufladzie jest papier, jak chcesz? Dobra. Nie. A serio? Będziesz to jadł? Nie rozgryzłeś. Nie rozgryzłem. To smakuje jak słodki... Jakbyście mieli stary taki ser. Jak kurwa Cheetosy z cukrem. Te... Dobra, dobra, następnego, rozgryzę go. Dobra. Serio, to smakuje jak słodki ser stary pleśniowy. Jakbyście kurwa... Nie jestem nieekonomiczny, marnuję trzeciego cukierka. Dzieci z Halloween przyszłego roku nie lubią tego. Śmieci. Jak się tak stachniesz. Nie. Nie mów mu tak, bo nie spróbuję. Ale na to mówię do widzu, ale... Nie. No ale Michał też to słyszy. Środek jest gorszy, bo zewnątrz jest taka jakby... Ale przygotuj, nie daj mi to, bo ja coś czuję, że wymięknę. Środek jest gorszy, bo to jest tak jakby... Tam masz papier, pamiętaj. W szufladzie. Gdzie? W szufladzie. W której? Jezus Maria, dlaczego wy mi to każecie jeść? Nie, mój mózg nie umie połączyć smaków sera i takiego syropu glukozowego. Tego się nie da, to jest jakbyście jedli taki bardzo intensywny ser i kurwa to popili mlekiem kandyzowanym. Dobra. Środek jest kurwa obrzydliwy. Dobra, nie mogę być pizdą, nie? Nie mogę. Dawaj. Ale nie, dziękuję. Koniecznie nie masz winka do popicia, zaraz ci ten... Jak wrażenia? Zjadłem gówno. No, ale czy wytrzymasz czułam smak dojrzałego sera i... Ja zjadłem, kurwa, taką skarpetę przechodzoną przez 4 dni. Aż ci się oczy zaszkliły. Nie, bo dotykałem tego przed... Może chipsy będą lepsze. Mam nadzieję. No to... A nie, to jest tak. To nie śmierdzi, więc na pewno to mogę wziąć i obdarowywać znajomych. Wow. Bo to jest dobry prank. Zajebisty prank. It's a prank, bro. Szkoda, że Halloween już było. No. It's a prank, bro. Jak będziecie mieli Halloween, to dzieciom możecie dawać na spokojnie, bo zesrają się, no. No. Dobra, ja ci uzupełnię winko i wracamy z chipsami. Jesteśmy. Wróciliśmy. Jak wrażenie? Jestem przerażony przed chipsami. Ja nie wiedziałem, że to będzie aż tak, wiecie, syrp Stromik był jeden, a tu mamy dwa produkty,
jak poczuliśmy, jak to jest chujowe, a to jest 97, to jest pokrojony durian i wrzucony do oleju. To będzie dramat. Teraz... Dlaczego nie zaczęliśmy od tego? Właśnie, dlaczego nie zaczęliśmy? Ale nie, może... W sumie mój szef w pracy mówi, że jeżeli masz dwa różne zadania, to najpierw robisz prostsze, żeby poszło szybciej. To znaczy, że będziemy się kurwa męczyć. To jest, jak już mówiłem na początku, hejha, Tropical Fruit Snacks Durian Chips Premium Quality, the crispness with tropical taste. Tropical taste? Sounds good. Let's taste it. Dobra, otwórzcie okno na wszelki wypadek. Otwórz okno. Bo to będzie capić. Ja czuję to już. Ja po prostu... Wszystkie. Do góry. To do góry daje, że to mało okno. Powiedz inne. Coś czuję, że to... Ja chcę... Wiesz co, najbardziej mi w tym przeszkadzał ten słodki smak. Może jak to jest solone... Dobra, jeb. To jest solone? Pokaż. Tak jak chipsy zwykłe. Nie, cheetosy, ale nie, lejsy. No. Może chodziło o ten cukier w tych cukierkach? No. Weźmy po jednym i zaraz... Są dziwnie... No to jest durian. One są skręcone bardzo, nie? Dobra. Czeka! No czekaj, muszę popatrzeć na nie. Pachnie jak... Ja pachnie jak lejs solony, po prostu zwykły. Dobra, to no. Czekaj. Koneserzy. No właśnie, tak. Weź się lepiej zjeść! Dobra, no. Nie ma smaku. Nie? Nie, smakuje... No, chipsy. No. Chuja nas zrobi. Smakuje... Jak chipsy zwykłe. Nie, może trochę bardziej orzechowe. No, jest orzech. No. Są migdały. No. To jest dobre. Chuja migdały, to nie są... To są te nerkowce. Migdały. Tak. To jest, smakuje jak nerkowiec. Nie, mieszanka studencka. To jest zajebiste akurat. No, spróbuj sobie. A może jeżeli połączymy cukierki razem z chipsami, to będą robić tak. Dobra, możemy tak zrobić. Tylko znowu cukierka jeść. Kurde, dobra. Spróbuj sobie. Tak smakuje jak nerkowiec, serio. No? No, nie, fajnie jest. No. Jak orzech. Dobra. Zajebiste. Ej, to polecam, naprawdę. Zajebiste. Się. Nie są aż tak słone. Ale dawaj jeszcze. Można coś zrobić dobrego z duriana. Nie kurwa te cukierki zasrane. To jest zajebiste. Co? Dobrze trafiłem. Najpierw to, no. Najpierw cukierki. Smakuje jak owoc nerkowca. Znaczy orzechy to są. Owoc nerkowca, tak. No, wow. Smakuje jak nerkowiec po prostu. Grzyb nerkowca, tak. Szkoda, że jest taki drogi, bo kosztuje 13 zł ponad za paczkę taką. To rzeczywiście cholera drogi. Ale dobra. Jestem zaskoczony. No. Jak z takiego gówna można zrobić coś tak dobrego? Premium quality. The crispness with tropical taste. Nie, ja nie mam słów. To jest jak nie ma ziemia, no. To jest, daj, może... Da się? No. Bierzcie wzór, czekaj. Pokaż. Gdzie jest ta firma? Hung Wang, bierzcie wzór z Hey Ha. No, nie. To jest zajebiste. Więc jeżeli chcecie zjeść duriana, to bierzcie chrupki, bo są zajebiste. Nie bierzcie cukierków, bo są absolutnie gówniane. Chociaż tańsze będą orzechy nerkowca, no? No w sumie. Dobra. Podsumowując, jeżeli chcecie drugą część, to znalazłem na stronie, która się tu wyświetla, z której kupiłem to. Znalazłem jeszcze wafelki durianowe i ciastka, gdzie w środku jest durian po prostu. Czysty durian. Mm. Więc jeżeli chcecie... Kocham gotować żygał przy tym. Tak. Jeżeli chcecie to, to mogę to zamówić i w przyszłym miesiącu, no bo to są drogie rzeczy, tam jest tylko teraz. Dorzucimy się. No, raz w miesiącu, tak więc możemy ten... Naprawdę. To super, to gówno. Tak, najprostszy przekaz. Więc dzięki serdecznie. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie drugą część. Ja się z wami żegnam, żegnać też z wami. Michał. Cześć. No, cukierki były dramatyczne, ale na szczęście... Tak, wspomniało ci się. Fuj. Ale na szczęście to nam wynagrodziło, tak więc no. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia na następnym filmie. Cześć.